Cześć, witajcie w Koguciej Łączce. Z racji tego, że czasy mamy takie coraz mniej ciekawe, więc trzeba wrócić do starych technik, metod, czy to hodowli, czy to uprawy. A dzisiaj nie będzie ani o uprawie, ani o hodowli, tylko będziemy dzisiaj uruchamiali stary piec kaflowy, stary piec, w którym będzie można upiec chleb i ten chleb spróbujemy i pizzę zjeść. Zobaczymy, czy odpowiednio parametry dobierzemy, czy wszystko będzie w porządku. No, nauczymy się trochę, pokażę Wam, jak wygląda mój piec, a właściwie piec moich rodziców, jak ten piec będę dzisiaj obsługiwał, jakie ma wady, jakie ma zalety i jakie ma też możliwości. Dlatego Was zapraszam na film. No i o tym piecu Wam mówiłem. To jest bohater dzisiejszego filmu i mam nadzieję, że dzisiejszego obiadu, kolacji. No, przejdźmy się, zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Tutaj mamy płytę, pod którą się dawniej paliło i można było węglem palić, można było drewnem. Tutaj popielnik, do popielnika z góry przez kratkę spadało wszystko. Dalej mamy naściereczki na jakieś rzeczy. Tutaj mamy regulację komina, zamknięty, otwarty, także będziemy tym sterować. Ja wczoraj rozpaliłem tak próbnie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to jest szczelne. I no, zachowuje szczelność poza tutaj piekarnikiem. Mamy tu piekarnik, jest tu w środku. I tutaj można podgrzewać czy piec różne rzeczy, tylko jest taka mała tutaj nieszczelność, przerdzewiał tutaj i no jest taka niedogodność. Także no, delikatnie się tym z tego wydobywa, ale najbardziej zainteresowani, a jeszcze tutaj mamy ewentualną wyczystkę w razie jakby się naprawdę coś zawróciło, ale najbardziej nas interesuje tutaj oto ta komora. Mamy tutaj do czynienia z piecem chlebowym, sufit ładnie łukowo sklepiony i będziemy tutaj to robili. Mamy termometr, pomierzymy sobie temperaturę, jak to mniej więcej wychodzi, jakie są temperatury, postaramy się tak wrzucić pizzę około 400 stopni, no a potem jak zrobimy pizzę, to piec się będzie naturalnie wychładzał i włożymy chleb. W międzyczasie, jak się będzie rozpalał, zrobimy ciasto, jakie wyjdzie, to wyjdzie. Myślę, że dzisiejszy chleb może nie wyjść tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, dlatego robimy jeszcze wcześniej pizzę, bo będziemy mogli cokolwiek zjeść, bo pizza raczej ładnie wyjdzie. To się zrobi ją tam 2, 3, 4 minuty, ile tam będzie trzeba. Drewno podpalone. Tutaj jest bardzo ciekawa opcja, bo można dzielić palenisko. Tu się zamknięcie na dwa. Zamykamy górę. Nie pozbywamy się dostępu powietrza. Jednocześnie nie wychodzi nam dym na zewnątrz. Bo nie powiedziałem Wam, że na końcu i na początku sufitu w tym piecu jest wywiew spalinowy i tamto się właśnie spaliny uchodzą. Dlatego zamkniemy górę, żeby nie uchodziły i będzie można obserwować przez dół, jak to się odbywa. Ale nie zrobiliśmy jednej rzeczy, czyli nie otwarliśmy przy rozpalaniu tego, co pokazywałem. O, słychać, aż bardziej zaczęło huczeć. I jakby się bardziej ciąg zrobił. Ciągnie bardziej do tyłu. Otwórzmy przód i z przodu w ogóle teraz nie wychodzą spaliny. Także mój błąd, że nie otwarłem na początku. W ogóle to dzisiaj odgruzowaliśmy ten właściwy piec, bo wszystko było na nim nastawiane. I nie widziałem w ogóle, że jest ta wajcha. O, tu się woda wykrapa, różnica temperatur, zaczyna się to rozgrzewać. Także no, jestem pozytywnie nastawiony do niego, zobaczymy, jak to pójdzie. Sprawdźmy, jak można regulować właśnie tą przysłoną spalinową. Nie wiem, jak to się nazywa. Ciąg w kominie. Teraz jest maksymalnie otwarty, widzicie, jak się płomień zachowuje, a teraz go całkowicie zamkniemy. Jest zamknięty. Widzicie, buchło dymem do środka, do pomieszczenia. Jednocześnie cofnęły się płomienie. Teraz w połowie otworzymy. Już jest całkiem dobrze. Ale przy takim rozpaleniu to może otwórzmy na maksa.
Widzicie, i teraz nawet już całkiem dym nie wychodzi i wciągnęło wszystko do środka. Także zostawimy sobie w tej formie. Zobaczcie, co to znaczy spalanie wysokotemperaturowe. Na suficie, tam gdzie było rozgarnięte, tam gdzie było skupione, gdzie było skupione ciepło, to jest wypalone u góry, a tam gdzie nie było, to jest wszystko czarne. Także chodzi o to, żeby spalać w wysokiej temperaturze, dzięki temu dopalają się wszystkie spaliny i jest to sprawniejsze. Pizza jest już zrobiona, o tutaj. Także będziemy wkładali ją do środka. Zmierzmy sobie najpierw temperaturę, tutaj z przodu 140, tam z tyłu, o, a w palce mnie patrzy 390, przy tym tutaj z boczku 200, będziemy sobie ją obkręcać, a u góry, o Jezu, no u góry mamy, niech no popatrzymy, pali w palce 360, także ją tu sobie włożymy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczcie sobie na sufit. Jeszcze bardziej się rozpaliło, jak rozgarnąłem. Szerzej sadza się wypaliła. Także można by cały piec założyć tak równiutko, żeby się rozbiły te drewienka. I mielibyśmy całość ładnie wypaloną, tak jak była na początku. Bo na początku ten piec był czyściutki. Zobaczymy, jak to chleb włożymy. Może z czasem się to też rozpali. A to chleb na końcu. Moja pierwsza w życiu upieczona pizza. No jest taka troszeczkę rozczłonkowana. Bo była chyba troszeczkę za duża, nie mam narzędzi i bla bla bla, inne wymówki. Ale wygląda całkiem. W smaku kosztowałem też, jest no w miarę. Z biegiem czasu, jak będę to robił, to wyjdzie, jaka ma wyjść. Fajna taka twarda, chrupka jest. Także w środku jest upieczona, z zewnątrz nie jest jakaś spalona. O, tu jak widać, bałem się, żeby jej nie spalić. Dojdę z czasem do wprawy. Skwierczy. Podejdę bliżej, bo jest upał, aż czuję gorąco po kolanach. Siedzę o tak daleko. Metr. Także się pizza piecze. Zauważyłem coś takiego, że trzeba drewno dawać na sam początek, bo w tym piecu jest tak, nie wiem, może to w każdym, że ciepło idzie do tyłu. Tu z przodu też jest wyciąg, ale to chyba malutki, taki symboliczny, żeby tylko dymu nie było. I całe to ciepło idzie do góry, tam do tyłu. Chodzi o to, żeby nagrzało tutaj cegłę z przodu. Następne palenie, jakie zrobię, to załaduję dwa rzędy drewna z przodu. I potem, no tak, na taką odległość, jak jest teraz, żeby mieć miejsce na pizzę. O, to będzie dobrze. To jest taka malutka ta pizza, żeby się tu zmieściła, bo mam problem z ogarnięciem. Z ogarnięciem tutaj narzędziami tego. Oho, chyba już trzeba przekręcić. Okej, przekręcone. Troszeczkę mi się z tej strony spaliła. Więc zaraz będę musiał znowu no, szybciutko przekręcić. No, ale coraz lepiej, co wprawa robi, to wprawa jednak. Zaraz będziemy do pieca wkładali chleb, ale najpierw pomierzymy sobie temperaturę, jaka jest w różnych punktach. Tutaj z przodu, o, rusza się, jest 200. 17, 220, tam z boku mamy 350, 60, tam z tyłu, na samym końcu, ale piecze, mamy 370, a gorąco wam powiem jest, druga ręka, tu z boczku mamy ile? 560, A na górze to będzie ostro. Na górze mamy 570. Także no, grubo. Piec się chyba wygrzał. A, jeszcze ważna sprawa. Nie wiem, czy to widzicie, ale góra jest już z powrotem biała. Widać kolor cegłówek. Także jest wszystko w porządku. Cała ta sadza się wypaliła. No. 13, a to za to tutaj mamy 28 już, czyli tutaj się rozgrzało już troszeczkę. O tym miejscu mówimy, o tym. Dalej, zobaczymy, ile się nasza wyczystka rozgrzała. Do jakiej temperatury? Ile jest? 23 stopnie. Zobaczmy drzwiczki piekarnika, ile się rozgrzały. 24 stopnie. Zobaczmy,
ile tam w piekarniku? O, a co to? Ach, chlebek rośnie. I jest tutaj 62 na spodzie. Na tylnej ściance 37. Na bocznej 50. Zamknijmy sobie. Tutaj. Ile mamy? 117. W którym miejscu? O tu, widzicie? Tu nad zatyczkami. A tam już w środku. Dowidzieliście. No, jest mój chlebek. Teraz weźmiemy go, pokroimy, zobaczymy, co to z niego wyszło. Przytniemy go w ogóle na pół, bo z tej strony mi się delikatnie przypiegł, bo tam był żar z tamtej strony, a z tej strony było od strony drzwi. Przytniemy go na pół, on jest taki, o, jakby pusty w środku. Zobaczymy, czy to właśnie jest. I będziemy kroić, bo jest taki twardy. Zobaczmy, tak to wygląda. Ładnie, jeszcze ciepło w środku, myślałem, że ten, ale je, za długo go trzymałem. Widzicie, bo tutaj skórka jest spieczona, od spodu też jest taki twardy, także za długo go trzymałem. Trzymałem go nie 40 minut, tak chciałem, tylko jakieś 45, może 50, czyli można by go trzymać pół godziny. Następnym razem potrzymamy pół godziny w piecu, tam było jakieś 220, 230 stopni, on na tym stał. Także mi się wydaje, że o, taki chlebek mięciutki, fajniutki, jest spoko. Także następnym razem, jak już wam nagram, film, to już będzie tak po 10 pieczeniach chleba i będziecie mogli zobaczyć, jak to mi wyszło po tych 10 pieczeniach i na co zwrócić uwagę. A jeszcze z takich refleksji, no to warto odpalać nowe, na nowo stare rzeczy i odświeżać. Zapraszam was do własnych eksperymentów, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!